9, 10, 11, 12. Proszę, 8 na początek, to zapraszam cię. 11, przesuńcie. Szanowni Państwo, szanowni goście, droga młodzieży. Chciałem powiedzieć parę słów na temat tej uroczystości. Ten rok jest rokiem wyjątkowym. Jest to 70. rocznica utworzenia Rzeczpospolitej Partyzanckiej. Ogłosiliśmy go przez zarząd powiatu, jak i przez większość zarządu gmin i sąsiednich powiatów. Został ten rok ogłoszony rokiem Rzeczpospolitej Partyzanckiej. Widzę, że zawodnicy ustawieni. Uwaga, uwaga! Za chwilę sygnał do startu dla Wojciech Marzec. I ruszyli. Jestem byłym żołnierzem 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej. W czasie okupacji przynależałem do 5. Kompanii 2. Batalionu 120 Pułku Piechoty. Był to pułk, który w miesiącach lipiec, sierpień spowodował na ziemi proszowskiej i kazimierskiej powstanie Rzeczpospolitej Partyzanckiej. Chciałbym tylko powiedzieć, że rejon Proszowiec, rejon obecnego powiatu proszowskiego wykazał się szczególną aktywnością w okresie trwania Rzeczpospolitej Partyzanckiej. Tutaj się skupiało serce tej organizacji. W Koniuszy stacjonował sztab 106 Dywizji na czele z majorem, który awansował później do stopnia generała, Wieczułem Ostrowskim, znany powszechnie pod pseudonimem Tysiąc. Żołnierze kochali generała Tysiąca. Po wojnie stworzył związek byłych kombatantów, do którego należeli wyłącznie jego byli żołnierze, a więc żołnierze, którzy służyli w czasie wojny 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej, oraz w krakowskiej brygadzie kawalerii zmotoryzowanej. Jego pominięciem komendy na miejsca będzie gotów i strzał z pistoletu daje sygnał do startu. Powodzenia. Gotów! Proszę. Jesteśmy z jednego rejonu. Rejon ten wyznacza Opatowiec, Koszyce, Nowe Brzesko, Pińczów, Kazimierza Wielka, Działoszyce, Skarbnierz i Proszowice. Ten rejon w historii kilku wieków naszej ojczyzny był jednym regionem. Nasi pradziadowie byli jedynymi naszymi wspólnymi pradziadkami, praojcami. Zaznaczali stale swoją obecność w historii naszej ojczyzny. W dniach chwały i w dniach trudnych. Tak było wtedy, gdy było powstanie kościuszkowskie, powstanie styczniowe i tak było
w sytuacji, gdy dwaj wrogowie naszej ojczyzny, Rosja i Niemcy, chcieli zniszczyć nasz naród. Nasi pradziadkowie, dziadkowie podjęli ciężką i naprawdę zaznaczoną wielu sukcesami wojnę przeciwko temu zbrodniarzowi, którzy się nazywali Niemcami. Wyrazem tego jest tak zwana Rzeczpospolita partyzancka. To było coś wielkiego, coś fenomenalnego w skali ruchu oporu na ziemiach polskich. Dzisiaj uczcicie tą rocznicę, to wydarzenie biegiem o imieniu generała Mieczyły-Ostrowskiego. Na linię mety, proszę Państwa. Dawaj, dawaj, tu! Pokaż numerek, numerek! Jedno i drugie. Obydwa zespół szkół w Proszowicach, a teraz trzecie miejsce. Zaraz się dowiemy, kto zdobył i witamy kolejnych uczestników. Widzę, że to cały czas chyba szkoła średnia Wielkie Oklaski, miejsce czwarte. To była wielka postać. Wyrażam głęboki szacunek dla głównego organizatora, pana Wojciecha Marca, opiekunów waszych, którzy przyjechali tu z wami, dla was i innych, którzy zaangażowali się w to patriotyczne, sportowe wydarzenie. Wydarzenie, które powinno łączyć wnuków tych, którzy tworzyli Rzeczpospolitą partyzancką. Niech ten bieg będzie dobrą lekcją wychowania patriotycznego. A teraz kolejny zawodnik. Klimontów! Brawo! W imieniu swoim, w imieniu mieszkańców gminy Koniusza chciałem serdecznie powitać wszystkich gości. Przede wszystkim wszystkich kombatantów. Kombatantów, którzy walczyli, którzy tworzyli historię tej ziemi. Chciałem powitać wszystkich nauczycieli, wszystkich młodzież i wszystkie dzieci. Proszę Państwa, w dniu 31 lipca 1944 roku w tym domu dowódca grupy operacyjnej Kraków, generał brygady Stanisław Rostworowski, pseudonim Odra, powołał 106. Dywizję Piechoty Dom i mianował jej dowódcą majora Bolesława Michała Nieczuja-Ostrowskiego, pseudonim 1000. Na metę 7. memoriałowego biegu sztafetowego. Więcławice, Wielkie Oklaski. I Ostrów na mecie, także prawa dla Ostrowa. Wawrzeńczyce. Proszowice, Akademia Piłkarska. I kolejny zawodnik ze szkoły w Koniuszy. Dzień dobry, panie starosto. Pokaż numer, bo nie wiemy skąd jesteś. Starosta Zbigniew Wójcik. Jacek Tomasik, członek zarządu starostwa proszowickiego. Pałecznica, szkoła podstawowa w Pałecznicy. Tu, kto zwycięży? Biurko Wielki, tak. Jaki numerek? Jaki numerek? Zapytam. Jaki numerek? Pokaż numerek. Najważniejszy jest udział, przyspieszył. Tak, prosto do mety, prosto do mety. Brawo. Pierwszy biegacz, tak? Witamy zwycięzcę biegu otwartego. Brawo, Oklaski. Który numer? 17. 17, tak? Jest drugi zawodnik, proszę Państwa. Wielkie Oklaski, drugie miejsce. Który numer? Który? Dociągnij! Walczymy o dobry czas. Brawo. Numer? A tymczasem miejsce czwarte.
trzecie, bo tam tylko numer drugi, na mecie jesteś czwarty. Brawo dla Michała. Dzięki. Kolejny zawodniczka, pierwsza zawodniczka. Brawo dla Hani. Miejsce szóste. No i nasz lokalny fotograf, kamerzysta w momencie. Ciągle walczymy o pierwszą dziesiątkę. Brawa dla uczestników. Tutaj, Marysia, tutaj. Stop jeden. 14 numer. I chyba jest prosto. Pierwsza dziesiątka. Tutaj, w lewo na metę. W lewo na metę prosimy. Tam sobie czas zmierzy albo muzyki słucha. Brawo. No, witamy na mecie. No i jest Rafał Chmiela, założyciel fanklubu Kamila Stocha, fundator Nagrodu Polska. Czułeś? Super. Wojski, no witamy brawami. Namawiał Wojtka, żeby zrobił ten bieg, zrobił i sam wystartował. Dobrze. Pomoc. Brawo! Pokonany dystans 6 km. Wszystko! Zginiesz Klęk razem z wójtem koniuszy Wiesławem Rutkiem.